żakiecik cudownie będzie pasował do mojej pomarańczowej sukienki. Hej, gdzie tu jest dziaus? Z pościelą. Tam. Chyba. Psik! Dziewczyny, a co wy tu macie w koszyku? Kapturek powyrastała ze wszystkiego. Przecież nie wyjdzie do lasu w za krótkiej sukience, jak jakaś manga. Dziewczyny, co wy tu powkładałyście? Sukienka z zeszłego sezonu? Kolory sprzed 3 lat? Ta mała to wygląda jak swoja babcia. Wredzio, nie bądź gburek. To nie mała, to kapturek. To teraz ubierzemy tę małą na czerwono. Tylko nie małą. Już sama chodzę do babci. I mówcie mi kapturek. Czerwony kapturek. Witajcie, dobrzy ludzie. Baranek 1998 się loguje. O, kilo mąki. Kruca, gdzie jest mąka? 5 jaj? Bez jaj. Nie da rady. Mleko też wyszło. Kruca, niczego nie ma już w tym domu. Chłopaki, jaka śmieszna owieczka. Psik, jakie ma wystrzałowe umaszczenie. Ta kratka świetnie pasuje do rzęs. Widział ktoś moją podusię? Zna ktoś baranka 1998? Tak. Aha, czyli witaj u 7 wspaniałych. Widziałem podusię. A baranka 1998 to chyba nie. Znam baranka 1. Baranka 2. Baranka 3. Baranek 1998? Spoko. 7 wspólnych znajomych. A jaki milusi? I ilu ma znajomych? A każdy znajomy mojego znajomego to mój znajomy. Kapturku, babci skończyły się zapasy i nie ma jak naleśników zrobić. A gajowy mech na jelenie na dukcie poluje. Już, już, zaraz, naprawdę zaraz, tylko napiszę znajomym. Muszę lecieć. Idę z prowiantem do babci, bo się kończy. Ale suchar. Tak, wstydziochu, idę przez las. Ścieżka koło kwiatu paproci jest bezpieczna. Nie, to nie jest takie ciężkie. Tylko 3 torby. Ha, kapturek. Chłopaki, a wy nie pomożecie kapturkowi? Przecież takie torby to na maksa ciężkie. Ja sam bym na pewno takich nie dał rady unieść. Żeby tylko dały się nabrać te niewyrostki gapłowate. Idziecie? To spoko. Na maksa idę z wami. A gdzie spotkamy kapturka? Yes. To napisz mu, że kapturek musi iść do babci koło kwiatu paproci, a tu niedaleko naszego domu. Jak to, gdzie mieszka babcia? W zaczarowanym lesie 7a. Mamy być koło kwiatu za 2 minuty. Tobie, Gusiem, ale zrobimy kapturkowi niespodziewajkę. Mądral, to się źle skończy. Zobacz to. To chyba... Oj, 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 oj,
Ktoś tu oszukuje. Trzeba zawiadomić Gajowego. Gajowy mech? Z moich obserwacji oraz kumulowanej na przestrzeni wieków wiedzy... Tak, już mówię normalnie, bo... Puk, puk, puk! A kogoż kruca, to mam przyjemność. No, małpolutki, małolubki, czerwononoski, czerwonolutki. Na końcu języka! Krasnoludki! O, wchodźcie, wchodźcie. Kapturek zaraz będzie. Witaj, kapturku. Sie, babciu. Co ty dzisiaj masz głos jakiś taki... Starość, wnuniu. Nie radość. A dlaczego masz takie wielkie uszy? Kapturku, coś się tak przyczepiła. A skąd masz takie dziwne zębiska? Głos nie taki, uszy nie takie, zębiska. Dlaczego zębiska? Ząbki brzmi lepiej. Wilk, jaki jest, każdy widzi. Gleba. Mha? Mecha powinno być. Dziwne. A gdzie podziewa się aktualnie Drzemek? A gdzież przebywać może Śmieszko? O, mamy zaproszenie od puchatego misia 007. Znacie go? Nie! 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 Nie.